Druhny i druhowie, właśnie zapłynęło ognisko na 22. Ogólnopolskiej Rzymce ZHP. Zaufaj Panu ludzi. To dzięki niemu dowiadujemy się, jaki kierunek obrać w naszej chartyjskiej podróży. Chciałbym Wam opowiedzieć krótką komendę. Wyprowadził nabór szóstka, cała szóstka, oprócz Krzyśka, powiedziała, że chcą udać się na zbiórkę chartyjską. Krzysiek powiedział, że jego to nie interesuje. I dowiedzieli się, że w harcerskiej przygodzie, która ich czeka, mogą się nauczyć wielu przydatnych rzeczy, jakich każdy mężczyzna powinien znać, jakich każdy mężczyzna powinien przez człowieka potrafi zniszczyć. Ale ogień to także narzędzie w ręku Boga. Bo kiedy apostołowie przebywali razem na modlitwie w wieczerniku, to Duch Święty stąpił na tych wszystkich, których kochamy i których kochamy jeszcze za mało. Pamiętamy o naszych duchach, harcerzach starszych, wędrownikach, instruktorach, starszyźni i seniorach Związku Harcerstwa Polskiego. Mówimy, jestem, pamiętam i czuwam. A jak mówił święty Jan Paweł II, to ciągle zobowiązuje. Moi drodzy, jak jest w zwyczaju już apelu jasnogórskiego, w dziesiątce różańca polecamy nasze modlitwy, nasze troski, nasze radości, nasze kłopoty. W każdą z tych zdrowasiek włączmy i nas. Serca biją co dnia.
znaleźć kogoś, kogo na zatrzymany kolejny. Graj dalej. Kiwa, graj dalej. Czuję tu zagrożenie. Graj dalej. Możemy to wyjaśnić. Metr 57 sekund. Nie? Bo ja mam metr 58. Ja mam na białe bestarki. Noc nie zdławi świętego. Jak